Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Radosław Wieliński. Witam Was w kolejnej analizie rynku bitcoina. Ostatnio w poniedziałek, bądź to w sumie może był i wtorek, zobaczmy. 28. W poniedziałek słyszeliśmy się na live'ie, na którym mówiliśmy o złotówce, również o rynku bitcoina, o przyszłości tutaj tych rynków. Też przypominałem Wam o tym, jak ważne jest, aby zabezpieczyć swoje środki, i od tamtego momentu tutaj jest 4.15 ruch. Był tutaj od 28. Ruch był z 4,19 za. Złotówkę za dolara, jeżeli chodzi o dolara wycenianego w złotówkach, ruch był aż do 4,39. Dzisiaj mówimy tę sytuację na złotówce, do, na dolarze do złotówki. Również powiemy o tym, co czeka dalej rynek Bitcoina. Pamiętajcie, proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Mam nadzieję, że trzymacie się dobrze, że mimo wszystko jest u Was, jest u was po prostu w porządku. Ja już na początku życzę Wam też miłego i udanego weekendu. Kochani, ostatnie nagranie które właśnie tutaj troszeczkę może i postraszyłem, ale stracisz na złotówce, czy zarobisz? No niestety zostało to zrealizowane, tak? Od 3,90 mieliśmy ruch do góry, 4,10, 4,20, 4,30 i teraz zobaczcie, że jesteśmy w pobliżu poziomu 4,45. W tym momencie dla mnie osobiście to, to, co się dzieje geopolitycznie i to, co widać też na wykresach, to jest tylko znak 1 naszej złotówki, Nasz względem dolara nie czeka nic dobrego, czyli uważam, że dalej poziom 444 jest jak najbardziej do osiągnięcia, czy dalej tutaj w przyszłości 450 za złotówkę. Za dolara, 4 zł, 50 groszy za dolara, myślę, że nie będzie jakimś dalszym wyzwaniem. Jedyne co, to warto będzie zwrócić uwagę tutaj na tą przestrzeń, zobaczcie, proszę, w tej tutaj lokalnej konsolidacji, gdzie była bardzo duża dynamika ruchu. Wzrost, powrót, spadek, powrót, wzrost, powrót. Takie obszary, gdzie jeszcze widać dużą. Wartość, jeżeli chodzi o wskaźnik wolumenu, potrafią tą cenę po prostu przyciągać, i gdy cena do nich wraca, to może tutaj nastąpić po raz kolejny reakcja, czyli dalej, jeżeli chodzi o rynek złotówki, to. Oczekuję tutaj dalej możliwego ruchu wzrostowego. 4,44 jest przed nami, i też zobaczcie, proszę, jak od 3,90 cena osiągała kolejno wyznaczone strefy, gdzie, mimo tej paniki i sytuacji na rynkach, te poziomy precyzyjnie cenę zatrzymują. No, w tym momencie, nam delikatnie tutaj zabrakło w sumie to. Czterech, dwóch, trzech groszy, aby ten poziom tutaj osiągnąć, więc tak czy siak uważam, że on będzie osiągnięty. Dlaczego tak? Po pierwsze, my jako kraj, który, który jest koło konfliktu, plus jeszcze działania które osłabiają nasza zotówkę, jeżeli chodzi o politycznie, to już napędza nam, ten, na, nam osłabianie złotówki względem dolara. Dalej idąc, aktualne dzisiejsze informacje a propos której też trzeba się zastanowić, ile z nich jest prawdziwych, ile nie, ale aktualne informacje, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, przy elektrowni atomowej, gdzieś mówili też o ostrzale i tak dalej, to pamiętajcie, że to dla nas wróży, no nic dobrego, jest to zagrożenie większe, więc też zaufanie do złotówki spada, stąd też będzie można na niej po prostu znów zarobić. Czy na pozycji wzrostowej na rynku dolara do złotówki, czy też po prostu wymieniając złotówki na funty, franki, dolary, euro i tak dalej. W tym momencie, czy to będzie stosunek złotówki do dolara, euro, franka, to i tak spodziewam się cały czas osłabienia naszej złotówki względem tych walut. Co do bitcoina, eee, a jeszcze jedna rzecz. Tutaj po tej analizie, właśnie sprzed dwóch, tygo dwóch tygodni, nie jestem niej, z niej do końca zadowolony. Dlaczego? Ponieważ wiem, że skorzystało z tego na przykład 10 tysięcy osób, więc cieszę się, że mogliście uchronić swoje środki przed stratą wartości, nawet przez prostą wymianę. W banku o 12%. Na pozycjach, przykładowo przez brokerów, mogło to być nawet dużo, dużo więcej, więc cieszę się. Ale druga strona medalu jest taka, że też nie każdy wie, że w taki prosty sposób można też te swoje środki czy oszczędności po prostu zabezpieczyć. Stąd też był też ostatni poniedziałkowy live, gdzie mówiliśmy dużo o tym bezpieczeństwie i co można zrobić ze swoim kapitałem. Co do bitcoina, zobaczcie, proszę, że cena tutaj po tym lokalnym wzroście wróciła. której będzie istotna strefa, istotny przedział o 40%. Tysięcy do 37 tysięcy dolarów jako pierwsza strefa popytowa, ale powiem wam szczerze, że ta aktualna sytuacja, gdzie mieliśmy ten ruch wzrostowy, powrót, wzrost, powrót, dla mnie teraz nie jest czymś bardzo wartościowym. Dlaczego? Ponieważ jeszcze nie przebiliśmy się ponad tą tendencję. Koloru czarnego. Wyjście powyżej tej tendencji będzie, będzie dla mnie istotne, ponieważ też to potwierdzi istotę tych stref, pod którym, nad którymi teraz jest cena. Więc co do złotówki, kierunek uważam, że będzie utrzymany przez najbliższe tygodnie, czyli kierunek wzrostowy. Co do bitcoina, potwierdzenie możliwego ruchu będzie tutaj powyżej wybicia tej tendencji, jako takie potwierdzenie bezpieczniejsze. Dlaczego? Ponieważ teraz mamy tak szeroką strefę cenową. Że uważam, że będzie korzystniej poczekać na wybicie tej właśnie tendencji, aby mieć kolejną przewagę pod możliwy wzrost. No dobrze, kochani. W takim razie, oczywiście, już za trzy dni, chyba że wcześniej coś ważnego się wydarzy, będzie aktualizacja analizy na moim kanale, czyli już najbliższy poniedziałek. A w tym momencie serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że ostatnio na live też mogłem wam pomóc, że skorzystaliście, że też. Po prostu ochroniliście swój kapitał właśnie wychodząc ze złotówki. I zobaczcie też, że to jest prosty zabieg. Tak? W dwa tygodnie 12% tylko poprzez prostą zamianę złotówki na inne waluty. Gdzie to też pokazuje, jaka jest skala aktualnych zmian i też jaka jest dynamika rynków, gdzie bez kryptowalut. Bez jakichś innych lewarów, i tak dalej, można było zarobić 12%. A przed nami dalsze możliwe ruchy. O wszystkim będę Was aktualizował. Cieszę się, że korzystacie, że jesteście bezpieczniejsi. I dziękuję serdecznie też za Wasze wsparcie. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was. Już niedługo będzie kolejna aktualizacja. Cześć.